Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj myślę, że taki luźny vlog. Teraz Lenny jest na mnie troszeczkę obrażony, bo był kurier i dzwonił domofonem. On zazwyczaj siedzi wtedy w łóżku i sobie szczeka. Ale dzisiaj wybiegł mi na klatkę, chociaż mu nie pozwoliłam, więc dostał lekką reprymendę i potem był wielce obrażony i nieszczęśliwy. Bardzo, bardzo. Reprymendę to mam na myśli, że po prostu powiedziałam mu, że tak nie wolno. Bez tam, żebyście nie myśleli, że jakieś tam szarpanie, bicie czy cokolwiek. Nie, 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 absolutnie. Także teraz chyba próbuje mnie przeprosić po psiemu. To znaczy, zanim zaczęłam nagrywać, to przyszedł do mnie, bo byłam tam w pokoju. Teraz akurat tutaj mam jedzonko i dlatego tak się zachowuję. Byłam tam w pokoju u siebie, przebierałam się czy coś tam układałam, a on był tutaj. No i przyszedł do mnie taki, wiecie, zawinklanie. Mama, jeśli się gniewasz, taka ta mina. Ale no cóż. No masz. Dzisiaj nie wiem, co tam mi wyjdzie w tym filmiku, bo w zasadzie nie mam żadnych takich planów. Nic u nas się takiego ciekawego nie dzieje, dlatego ostatnio filmiki pojawiają się troszkę rzadziej. No postaram się poprawić, ale wiecie, też no nie chcę was tam zanudzać jakoś. Ale pomyślałam sobie, że muszę przejrzeć jego smakołyki, ponieważ on mało je przekąsek. Muszę tam zrobić porządek, powyrzucać to po niektóre, bo być może się już przeterminowały nawet. Także takie mam plany, że no, pokażę wam jego przysmaki przede wszystkim, no bo spiżarnię znacie. W naszej spiżarni nic się nie zmieniło, ciągle są te same puszki, które bardzo mu służą i jestem z nich zadowolona, on też, więc myślę, że tu nie ma co zmieniać. A tak to zobaczymy, co się jeszcze uda nagrać dzisiaj. To jest nasze pudełko z przysmakami, chociaż tam nie tylko są przysmaki, bo też mam karmę suchą, ale wyjęłam wcześniej. Słonecznik dla ptaków. Musiała też znaleźć jakiś pojemnik i przesypać, bo to jest otwarty słonecznik no z tego sezonu do karmiania. Tak to wygląda. Misiu. On jest teraz taki rozbiegany, bo czeka na obiad. Tu są nasze przysmaczki. Jeszcze nie otwarte, które dostaliśmy w paczce jako gratis kiedyś. Już wam pokazywałam. Tutaj są otwarte z Chico i chyba nam zostały trzy sztuki albo cztery. One bardzo fajnie nam się sprawdzają, gdy Lenny zostaje sam i wkładam je do kuli smakuli. To jest nasz słoiczek z przysmakami, które Lenny dostaje, kiedy zrobi siusiu na matę, ponieważ używamy maty. Tu jest taki miks różnych przysmaczków. Jak widać, już nam też się zapasy kończą. Trzeba będzie uzupełnić. Tutaj mamy o takie małe smaczki. Kiedyś tam kupiłam na coś. Też jeszcze nie otwarte. Krokant.
trulik z marchewką. Tu jest ten słonecznik, o którym Wam mówiłam, ale muszę go przesypać do jakiegoś słoiczka najlepiej, żeby mi przetrwał do przyszłego sezonu do karmiania ptaków. Tu takie denko. To bardzo stare smaczki. Jeszcze chyba nawet są tutaj w tym słoiczku, który Wam pokazywałam. Bardzo intensywny zapach miały i tak mnie trochę odstraszały. Leny je jadł. Co do jakby z właściwości dentystycznych, no to raczej żadne. A tutaj sandwicze, których jeszcze nie wykorzystałam. To nie jest przysmak, ale zostały mi też z zeszłego sezonu letniego. Jeszcze mają datę ważności długą, więc zaraz zobaczymy. Musimy do grudnia zużyć, bo ja te saszetki używam jako jak gdzieś wyjeżdżamy, żeby nie brać puszki, tylko biorę sobie tą saszetkę. Wiem, że to nie jest karma najwyższych lotów, ale wiecie, no przez kilka dni jak zje karmę trochę gorszej jakości, to nic się nie stanie, a poza tym ta karma ma w sobie dużo sosu takiego i dobrze nawadnia w trakcie upałów zwłaszcza. Ale nie lubi pić z miski podróżnej, więc z tym jest zawsze problem, jak jesteśmy gdzieś w trasie, żeby on wypił coś. Więc jak zje taki obiad, bo to jest 85 gram, czyli on normalnie dostaje 50 gramów samego mięsa w domu, a tutaj jest 85 gramów, więc to jest znacznie więcej niż zjada normalnie, no ale wiadomo, że to część jest ten sos, więc dobrze się nawadnia przez to i dlatego używam. Jest to po prostu wygodne dla mnie. Tu mam jeszcze 3 sztuki tego. No i to jest prawie wszystko. Lęciu, co byś chciał? Co byś chciał? Pokaż. Chcesz obiadek? Tak? No to zaraz dostaniesz. Także tak to wygląda. Czyli w sumie mamy, zaraz zresztą pokażę, chyba z 4 opakowania smaczków. Więc niedługo trzeba będzie zrobić zapas. I zaraz pokażę Wam, jak daję mu obiad. Dzisiaj nie ma za dużo obiadku, bo to była resztka z puszki. Także już przełożyłam mu też następną porcję już z zamrażalnika na jutro. Także będę mogła go po południu jeszcze czymś dokarmić. No i zaraz też pokażę Wam, poukładam te wszystkie smaczki i pokażę Wam je wszystkie razem, bo tak pojedynczo to trudno to ogarnąć. Także tak. Tak to się prezentuje. Tutaj te dwie zamknięte paczki naszych smaczków. Tutaj otwarte. Otwarte jeszcze to. I tutaj takie mini denko. Szczerze nie znam tych smaczków. Ja ich nie kupiłam. Dostałam je od kolegi, bo jego piesek nie chciał jeść. Leny też tak różnie. Czasami zje, czasami nie zje. To znaczy ja tutaj te smaczki to mam tutaj w tym słoiczku jeszcze. To są takie te właśnie trójkątne, te czarne.
Jak widzicie, no tu mam różny miks takich smaczków. No tak? Zjadłeś obiadek już? Dobry obiadek był. Widzicie, jak ciągnie do tego opakowania płótek dentystycznych? Bo naprawdę mają bardzo intensywny zapach. Choć już dawno tam ich nie ma, bo są w słoiczku jakieś tam, jeszcze kilka mi zostało. Więc tak wiecie. U nas przysmaki nie schodzą. No dlatego, że Leny jest malutki i nie mogę go tak przekarmiać, bo jak go przekarmię, to później wieczorem jest chory. Znaczy chory zazwyczaj właśnie albo się przebudza w nocy, chodzi, ma jakąś niestrawność, czyli burczy mu w brzuszku, czasem zwymiotuje, więc staram się tak go nie przekarmiać. No i dlatego te smaczki na tak długo nam wystarczają. I nie mam na razie potrzeby, żeby mu kupować nowe. No staram się też nie kupować zbyt wiele, żeby po prostu zużyć je w odpowiednim terminie. Ale wiadomo, że czasami zdarza się. Teraz Leny się najadł i chce się bawić. Że po prostu zdarza się, że dostanę od kogoś, więc potem tak to sukcesywnie jakoś tam zjadamy. Zjadamy, no Leny zjada. Także tak to u nas wygląda. Czyli dzisiaj mieliście takie mini denko i nasze przysmaki. Przez to, że nie kupuję tak dużo tych przysmaków, to nawet nie wiem, które są fajne. Staram się, oczywiście, kiedy ja wybieram, to staram się kupić takie, które będą miały w miarę fajny skład, ale też nie jestem taka radykalna. Uważam, że jeśli od czasu do czasu piesek zje coś gorszej jakości, to nic też mi nie będzie od razu, więc w tym wszystkim trzeba zachować umiar. No ale właśnie ostatnio jeszcze a propos dziwnych dolegliwości Lenego, to pojawił się u niego w nocy kaszel wsteczny, przynajmniej tak mi się wydaje po odgłosach, dlatego że on nieraz ma coś takiego, że się zapowietrza, ale trwa to krótko. No a w nocy przez to, że też coś mu tam zaszkodziło, no to pojawił się ten kaszel. Podejrzewam, że to, ale w nocy wszystko jest bardziej przerażające niż jest naprawdę. No nic, no po prostu go trochę oklepałam. Jak wiecie, po klatce piersiowej podniosłam mu główkę do góry, bo tak kiedyś widziałam w internecie, że tak można zrobić. I słyszałam też, że można wdmuchać powietrze do noska, ale nie zrobiłam tego w nocy, bo on akurat był na dole, nie w łóżku ze mną. Także było mi ciężko to zrobić. No trwało to kilka minut, ale przeszło mu to, więc myślę, że to takie chwilowe. Mam przynajmniej taką nadzieję. Od tego czasu, a minęło już z tydzień, nic takiego się nie pojawiło po raz kolejny, więc myślę, że to nic tam takiego poważnego. To tyle, co chciałam Wam nowego przekazać, co u Lenego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pomysły, co bym mogła pokazać w filmikach, co by Was interesowało, to napiszcie mi proszę w komentarzu. No i do zobaczenia w następnym odcinku.